Historia mrągowa pokazana na ściennym malowidle. Przy ulicy Młynowej na osiedlu powstaje mural przedstawiający legendę tego miejsca. Mural będzie przedstawiał legendę, skąd wzięła się nazwa osiedla Młynowa. Zobaczymy, jak już widzimy niedźwiedzicę naszą, która zostawiła tutaj łapę i oraz młyn, bo tak naprawdę tu niedaleko w okolicach nazwa ulicy Młynowa powstała dlatego, że był tutaj młyn, kiedyś działał. Po dzień dzisiejszy zostały podobno fundamenty gdzieś zostawione między jeziorem Czos a Czarnym. Twórcą muralu jest mrągowski artysta Mateusz Wilk, który od lat upiększa nasze miasto właśnie muralami. Jest tego trochę w Mrągowie, można poprzychodzić i to lepiej poodwiedzać miejsca, które są mało uczęszczane i tam gdzieś na ścianach można zobaczyć rysunki. Część jest mojego autorstwa. Fundatorem muralu jest radny miejski Daniel Jakubas, mieszkaniec osiedla. Radny od lat promuje to miejsce i dba o jego wygląd. Często rozmawiałem z mieszkańcami, którzy chcieli coś by zmienić tutaj w mieście, poprawić jego wizerunek, bardziej uatrakcyjnić. Dość długo myślałem nad tym, co by można było zrobić i chodząc, patrząc na ściany naszych garaży, stwierdziłem, że idealnym by było wykorzystanie ścian tych obskurnych garaży, aby stworzyć jakieś właśnie tematyczne murale poprawiające wizerunek naszego osiedla. Radny Daniel Jakubas angażuje się w akcje społeczne i finansuje wiele inicjatyw z myślą o mieszkańcach. Wspiera potrzebujących, zarówno tych starszych, jak i młodszych. O, tego to było naprawdę dużo i nie jestem w stanie na tak wymienić na raz. Na pewno Dzień Sąsiada, na pewno pomoc w wydaniu audiobooka dla pani Hani Szymborskiej, pomoc w różnych rodzajach paczek świątecznych. Pomocy ogólnie też osób, które przychodzą, ewentualnie mają różne problemy z finansowaniem ich potrzeb. Naprawdę to są różne niekiedy osobiste jakieś potrzeby niektórych osób, czy też pomocy dla matek z dziećmi w zakupie jakichś książek, czy tam plecaków, wyposażenia jakiegokolwiek. Mural, który powstaje przy ulicy Młynowej, będzie cieszył oko mieszkańców, ale i przypominał o historii naszego miasta. Poprawi wygląd osiedla i mamy nadzieję, że zainspiruje też inne osoby do tworzenia podobnych miejsc w swoim otoczeniu.